Zapraszam najpierw harcerzy, którzy mają chustę jeszcze, a mieli dostać chustę harcerską. Zapraszam, bo to jest taki symboliczny moment ściągnięcia chusty. To jest także przechodzenie, że tak powiem, etap wyżej. Więc zmieniamy ci dzisiaj chustę na chustę drużyny. A pamiętaj, że musisz tą chustę przekazać kolejnemu zuchowi. Wiesz, to jest takie zadanie. Musisz znaleźć kogoś, żeby zachęcić do bycia zuchem. Mogę? To jest chusta oczywiście chówca Gliwickiego, którą dzisiaj odebrałem. Gliwic. Ja ją tak symbolicznie dzisiaj ci założę. Proszę bardzo. A potem sobie wszystko poprawisz. Pamiętaj, kim jesteś i do jakiego chcemy należeć. Do całej rodziny harcerskiej. Niech ci ona przypomina. Tradycja się zwyczaja. Na cześć naszej harcerki. Hip hip. Hurra! Hip hurra! Hip hip. Hurra! 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 Dyplom dla Zdrucha Miłosza. Zapraszamy. Nie spal tego. Dwa harcerki. Zapraszamy kolejną osobę. Dyplom dla Zdrucha Małgorzaty. Małgosia. Na obóz jedziesz, nie? Ala. Łamkę tym pod spodem. Kto tam dalej? Piotra. Kogo? Piotra Maczkowskiego. Jeszcze się do przyrzeczenia trzeba przygotować, ale to nie zna dnia ani godziny. Następna osoba. Marii, Marysi. Zapraszam. W tym roku przeszła z zuchów do harcerzy. Jeszcze herb trzeba przyjrzeć. Zapamiętaj. Brak, na wakacje zadanie. Dyplom dla drużyny Weroniki. W tym roku jedziesz na kurs, pamiętaj, następowy. Dyplom dla drużyny Zofii. To są Leci nasza pieśń po ziemi, której oddał serce każdy z nas.
wdzięcznych dla naszego chówca. Chówcu od wielu, wielu lat działa poczta harcerska. Naczelnikiem tej poczty jest druh Bogusław, który, jak pewnie wiecie, jest też kustoszem izby tradycji przy kiedyś kopalni Chnurów, teraz w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Boguś tam co roku wymyśla jakieś imprezy związane z pocztą. Z tego co wiem, to nawet z podziemi wysyłał te listy pocztowe. Boguś też jest inicjatorem i właściwie takim człowiekiem, który doprowadził do przyznania chłopcowi Knurowskiemu, wtedy jeszcze Związkowi Drużyn Sztandaru. Drugi sztandar, który jest w waszej harcówce, jest sztandarem, dostaliśmy go w 1971 roku i była to inicjatywa Bogusia, który zresztą słynie z tego, że ma 1000 pomysłów na godzinę i trudno za nim nadążyć, żeby je wszystkie zrealizować. Bogus też jest gawędziarzem i chciał, żeby mu to dać 5 minut, to coś powiem. Jak najbardziej. To jest nasze marzenie. Marzenie na to, żeby tutaj, w tym miejscu powstało miejsce spotkań tradycji harcerskiej. Doskonale wiemy, że tutaj w tym lesie były obozy, dwaki i jesteśmy cały czas, tak, jesteśmy tutaj cały czas przy tym, że opracowaliśmy projekt Wiaty Otwartej. Jako drużyna zakupiliśmy projekt budowlany z 1%. I też chciałem to powiedzieć, ponieważ też muszę być fair względem tych, którzy wspierają nas poprzez działalność 1%. I projekt budowlany jest już naszą własnością. Jest opracowany przez firmę Replit właśnie z Czyżowic. Będzie to taka sama wiata, która stoi w Czyżowicach. Jak ktoś będzie zainteresowany i będzie chciał sobie zobaczyć, to taka góralska, ładna. Jesteśmy właścicielami tego projektu. Myśmy zakupili ten projekt z 1% i w najbliższym czasie będziemy musieli również pożytkować ten 1%, bo taki był plan, że ten 1%, który jest nam przekazywany, jest przekazywany na tą budowę tego miejsca. Trwają jeszcze ostateczne ustalenia, gdzie dokładnie, czy to tu, czy gdzieś, ale na pewno gdzieś tutaj na tej działce, ponieważ są różne plany. Natomiast już taki jeden krok do przodu jest. Projekt jest naszą własnością i my go też będziemy przekazywać w szkole, żeby szkoła mogła tutaj to zagospodarować. I jako środowisko harcerskie będziemy się włączać właśnie w to, żeby tutaj to miejsce powstało na stałe. Na stałe. Także będziemy czekać też na decyzję. Wiemy doskonale, że to nie jest takie proste, ale jesteśmy uzbrojeni w cierpliwość i będziemy czekać na to, żeby to tutaj powstało. A wszystko wskazuje na to, że tak. Miejsce to ma swoją nazwę Feliksówka. Od bohatera, który tutaj przecież zginął. Dlatego to miejsce będzie tak się nazywało. Chcemy to upamiętnić poprzez taki żywy pomnik spotkań. Dlatego też jak będziemy w potrzebie jakiejkolwiek, to zachęcam i zapraszam do współpracy, bo na pewno trzeba będzie trochę tutaj zrobić też fizycznie, społecznie, a myślę, że się uruchomimy. Ja ten projekt budowlany w najbliższych dniach też przekażę szkole, bo jesteśmy w porozumieniu właśnie z dyrekcją szkoły, z wszystkimi urzędami, które też nas wspierają, ale uczymy się też cierpliwości, bo biurokracja musi być. Na ten projekt czekaliśmy 6 miesięcy prawie do opracowania, a mogę to dzisiaj pokazać, że wygląda tak. A jak ktoś by bardzo chciał zobaczyć, jakie są obliczenia porobione na tym terenie, albo jak to ma wyglądać, no, to mniej więcej mogę tylko pokazać, że adaptacja tego miejsca jest taka. Jest taka wiata otwarta. Takie miejsce, które jeśli będzie wszystko dobrze, to powstanie. Już do odwrotu głos trąbki wzywa, alarmują ze wszech stron. Staje wiatra, to wypuszczę śpiewa,
Mamo! Mamo! Bliżej, troszkę bliżej, żeby. Słuchajcie, po odśpiewaniu hejnału robimy iskierkę. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą. Proszę o uwagę. Gasi złoto.